Cześć, siemanko, ludziska, słuchajcie, na samym wstępie chcę wam powiedzieć, że przepraszam was za to, ja po prostu jestem słaby w takich wypowiedziach, w takich rzeczach i mam nadzieję, że jakieś tam moje niedomówienia czy coś to zrozumiecie, bo nie potrafię po prostu mówić sam do siebie, bo to jest takie trochę dziwne, że tak powiem. Najważniejszym punktem w tym regulaminie jest szósty podpunkt. Nie da się oszukać. Jedynym dowodem są tylko nagrania wideo. Także żadnych nagrań Wektor chyba nie dostał, co? Tylko wasze słowa. Cześć, siemanko wszystkim. Słuchajcie, chciałbym wam wyjaśnić, dlaczego zostaliśmy zbanowani na serwerze. W sumie, czemu tak się stało? Czy rzeczywiście było tak, jak wszyscy, znaczy może nie wszyscy, większość osób twierdzi. Ekipa Anonymous została zbanowana według mnie bezpodstawnie i na pewno żadnego z punktu regulaminów nie złamaliśmy, przynajmniej jak na ten moment i do tego momentu, no, do którego dostaliśmy bana. Nie wiem, czy wiecie lub nie, to był nasz drugi ban na serwerze. Pierwszy ban był za obrazy administratora serwera, to się zgodzę. Pisaliśmy na czacie różne głupoty, znaczy nie muszę mówić, że ja też to pisam, po prostu cały team dostał bana, tak? Administratora serwera nie obchodziło kto, tylko jaki team, tak? No zgodzę się z tym, dostaliśmy bana. Rozmawialiśmy z nim wcześniej na tym speaku, zarzuciłem mu respinie temu i na ekipie. Dlaczego to zrobiłem? Dlaczego mu to zarzuciłem? To akurat moja sprawa. Dostałem po prostu informacje, wykorzystałem je, trochę wprowadziłem ludzi w błąd. Na live'ach tam parę razy powiedziałem, że nie będę respią, dlatego tam nie gramy, dlatego tam mamy bana. Trochę mi się głupio, bo tak nie do końca było. Rozmawiałem prywatnie z Wektorem na tym speaku, nie mam tej rozmowy nagranej, naprawdę mam dosyć nagrywania tego. Przeprosiłem Wektora, powiedziałem mu jak było, on nas odbanował, podziękowaliśmy mu za to. Tam dostałem youtubera, wiadomo, za reklamy serwera, która będzie, na pewno będzie wstawiona z tego, co mi się udało nagrać z tego wipe'a. Przez te dwa dni bodajże, bo dzisiaj jest niedziela, w sobotę wieczorem dostaliśmy bana, albo rano, nawet nie wiem, pospałem pół dnia po nocce. Więc no niestety. Więc byliśmy tak jakby, dostaliśmy tą ostatnią szansę i pewna osoba o tym wiedziała. Mam na myśli tutaj Team AS, wiadomo kto tam rządzi. Też dostaję groźby, pogróżki, że mój kanał zostanie usunięty, że jeżeli nie usunę kanału, to będą filmy, jakieś dowody na mnie. Ja naprawdę mam to gdzieś. Niech sobie ta osoba robi co chce, ale ja wam udowadniam teraz tym filmem, że zostaliśmy zbanowani za nic. Dosłownie za nic. W regulaminie jest wyraźnie napisane szósty punkt regulaminu. Tutaj wam się wyświetli ten punkt regulaminu. Znaczy cały wam się wyświetli. Nie będę nic ucinał, nie będę nic przed wami ukrywał. Przeczytam wam teraz trzeci punkt regulaminu. Nie spamujemy, nie podszywamy się, nie budujemy w skale ani na respie. Dobra, teraz wam wytłumaczę słowo podszywanie się. Podszywanie się działa na takiej zasadzie, że na przykład aktualnie na Steamie zmieniam na, uwaga, to jest przykład. To jest przykład. Ustawiam nick AS Kazur. Kazur jest aktualnie na Steamie offline, tak? Ja ustawiam sobie taki nick. Wchodzę pod takim nickiem na serwer. Przykładowo, jestem zwykłym graczem, a Kazur jest zwykłym graczem, tak? Chodzę do nich na tym speaka, nie mam rangi, piszę do nich jakieś bzdury, że na przykład miałem formata komputera, tak? Nie mam żadnej rangi. No okej, ludzie mi w to wierzą. Bo zazwyczaj uwierzą i nieraz się tak bawiłem, że na przykład siedziałem z jakimś innym teamem na tym speaku i robiłem ich uwalona, totalna beka była. Nie zawsze to wykorzystywałem, bo po prostu chcieliśmy się z ekipą pośmiać, więc to robiłem. Dobrze, wrócimy do tego, że jestem tak jako Kazur tam. Siedzę i wchodzę na serwer pod jego nickiem, tak? Wchodzę pod jego nickiem na serwer, tak? I nie wiem, piszę do nich na przykład na tym speaku, że sterowniki do mikrofonu mi nie działają i że po prostu chcę, żeby mi otworzyli bazę czy coś takiego.
i po prostu nie wiem, albo napiszę, że mam deto, że mam mi otworzyć bazę szybko, szybko, tak? No ludzie zazwyczaj otwierają, no są naiwni trochę. Ja staram się na takie rzeczy uważać, bo to jest totalny fake. Jednak czasem postaram się pomyśleć. Więc no, mniej więcej wam przedstawiłem, o co chodzi w tym, tak? W podszywaniu się. To jest podszywanie się. Zmiana niku na czyjś, zmiana osobowości, to jest podszywanie się. A ktoś mi zarzuca podszywanie się, znaczy nie mi, członkowie oczywiście naszego teamu. Podszywanie się, no to jest w totalnym błędzie, bo naprawdę to, że był u nich na rekrutacji, doszedł do nich do teamu, grał z nimi przez jeden dzień, następnego dnia stwierdził, że to jest team raków. Ja nie wyzywam was teraz mówiąc team raków, po prostu to jest stwierdzenie, nie wiem, to jest jego opinia, tak? Nie musicie, macie na pewno dystans do siebie, nie musicie tego brać do siebie, ok? Ludzie się wyzywają, teamy wyzywają się na czasie, a później na tym spiku czasem lubią sobie porozmawiać normalnie. Bo są ludźmi, tak, a nie. Nie powiem czym, i że mają problem ze sobą. Dobra. Tłumaczę wam od początku, jak to było. Dobra, teraz wam powiem od początku, jak to było. Jest cwaniak, tak? Jest teraz w naszym teamie, ma przednikiem no name, ma rangę na tym spiku i tak dalej, i tak dalej. Teraz wam tłumaczę, jak to było. Cwaniak gra z nami od soboty od rana. Opowiadał nam, jak to było, mniej więcej. W piątek po prostu sobie siedział na komputerze tak normalnie, jak człowiek po prostu widział, że jego ulubiony youtuber XD, ulubiony youtuber ma rekrutację do nowego teamu, tak? AS, no to sobie pomyślał, że czemu by nie dojść do niego, może będzie spoko, może będzie fajna zabawa. Grał z nimi przez chyba do 23 albo do 24, nie wiem jak to było, bo nie śledzę go. Grał sobie z nimi w piątek, tak? Do tej 24 i po prostu rano przyszedł do nas na tym spika, nie wiem skąd miał nawet IP. Może tam pisał do Woja czy do mnie, nie wiem, nawet o rekrutację. I przychodzi do nas i mówi, że ma autorkę do jednej bazy, tak, na redzie. Tam są takie i takie itemy pozbierane i on poza tym te itemy zbierał. I stwierdził, że po prostu nie chce z nimi grać. Tak jak powiedziałem, to jest team raków. Tak on stwierdził, to jest jego opinia. Nie macie się o co obrażać, że on tak powiedział. Czy też ja tak mówię, bo nie chcę teraz całej winy na niego zwalać. Bo jesteśmy teamem jednak, tak? I oddaje nam te itemy. Po prostu oddał nam itemy, które zbierał. Team AS twierdzi, że to jest podszywanie się. Dowiaduje się, że dostajemy bana na serwerze. Tak, no ledwo wstałem, jestem w szoku. A więc wchodzimy na TeamSpeak'a do administratora serwera MyHeartWorld. Tam jest, wydaje mi się, z tego co pamiętam, to jest ts-2017.pl czy coś takiego, nie wiem. Wchodzimy tam z ekipą oczywiście, tak, i są kanały, są podzielone, gdzie mogą nas mównąć, gdzie my możemy wejść. Siedzieliśmy na takiej jakby poczekalni, tak. Została mównięta jedna osoba w ogóle, co jest, nie wiem, może 3 tygodnie albo 2 na Steamie, z dupy. Nagle ja zostaję mównięty, no okej. Są dwie osoby przeciwko 15. Było ich 13-15, tak? Nie licząc administracji serwera TeamSpeak'a, bo to jest kompletnie inna sprawa niż administrator serwera HurtWord. Siedzimy na TeamSpeak'u i mówię coś do administratora HurtWorda, tak? Serwera HurtWord. I w ogóle nie odzywa się, nic miał, że niby mikrofon włączony i tak dalej, ale się nie odzywał. Team AS wpajał mi, wmawiał cały czas, że on nie słucha i tak dalej, że nie może nic mówić, że coś takiego. Okej, ja przez pół godziny tłumaczyłem się, mówiłem wam mniej więcej to, co ja wam teraz mówię i po czym okazało się, że tego administratora nie ma, tak, że poszedł do sklepu czy coś. Czekałem na tym TeamSpeak'u do drugiej w nocy czy do pierwszej. Te słowa, to co my tam wtedy mówiliśmy, poszły totalnie nadaremno, ponieważ administratora serwera ma HurtWord nie słyszał tego. Po prostu wyszedł sobie tak i nie było go. Zostaliśmy zbanowani i nie mieliśmy nawet jak się z tego wytłumaczyć. To by wyglądało tak, że na przykład ja teraz pójdę powiedzieć na KO, powiedziałem na KO, że oni mi na przykład zresztą zrobili i kurwa oni dostają bana i administrator sobie wychodzi, nie ma go. Ok? To mniej więcej w taki sposób wygląda i oni też by się wtedy spinali do administratora, ale nie, ja poczekałem, siedziałem 4 godziny czy 5 na tym spiku, dokładnie do pierwszej czy do drugiej, w międzyczasie chyba o 23 albo 24 administrator serwera po prostu wyszedł z tym spika, zrobił się na offline na Steamie. Ok, mówię, dobra, ma życie prywatne. Wchodzimy rano, ja wchodzę tam o 10 czy tam 11 na kompa, patrzę, jest tam na telefonie.
Tam o 12, 13 godzina była, jak był na telefonie. Napisałem do niego i powiedziałem dokładnie to samo, co Kaz robi. Tutaj będziecie mieli screeny, że jeżeli nie skontaktuję się z nim do godziny 18, możliwe, że to przedłużę, że do godziny 20, to wrzucam film. Film nie ma na celu obrażenia serwera My World. Po prostu nie ma. Ja wam chcę wytłumaczyć, dlaczego dostaliśmy bana. Tak jak powiedziałem, w nazwie bana jest napisane podszywanie się. Podszywanie, tak jak już wcześniej wam tłumaczyłem, to jest zmiana niko, zmiana osobowości. Dobra, osobowości nie da się zmienić. Dobra, osobowości nierzeczywistej, tylko to, co jest w internecie, tak? Podszywamy się pod kogoś. Wiadomo chyba, co to jest, tak? Po prostu można to nazwać oszustem. Tylko przypomnę wam, że ta osoba też zbierała na tej damy. I cały team AS oskarżył też nas o to, że niby my im wszystkie bar. On, znaczy ta osoba, ta, która tam. Cwaniak, tak? Mówmy, że to cwaniak, tak? Cwaniak, że otworzył nam wszystkie bazy. Wszystkiutkie. Co jest totalnym kłamstwem. Totalnym. Słuchajcie, on od razu po starcie wipa poszedł na Reda. Można tu dowodnić logami, zabójstwami na serwerze. Administrator serwera może to sprawdzić. I to już wygrałem, bo wiem, że on był tylko na Redzie. To już można sprawdzić w logach. Znaczy oczywiście serwer był restartowany, zapewne logi się wyczyściły, zawsze jest jakieś wytłumaczenie, tak? No, wiadomo, dlatego może też wczoraj administrator serwera nie chciał się z nami skontaktować. Ale powiedziałem, ma życie prywatne, to nie wiem jak było. Chciałbym podziękować osobom serwera My Hurtworld, które nas wspierały i twierdziły, że są bezpodstawne w ogóle te bany, bo wiem, że też jest Team drugi, Team MR, zrobił oszusta Teamu Bulls. I też Bullsy, które się spinają, że udowodnią im, że oni się podszywali. Ludzie teraz to nazywają się podszywaniem, a to nie jest podszywanie, naprawdę. To jest oszust, typowy oszust. Seven miał oszusta zrobionego przez PvP. To było też na chyba serwerze My Hurtur, ale nie jestem tego pewien, bo nie pamiętam, bo to dawno temu było. Jakoś nikt się kurwa nie spinał. Wiadomo, były spiny na czacie, bo nie zarejdowaliście, tylko wynieśliście item. No okej, dobra. Może być taka spina na czacie, ale iść kurwa do admina i kłamać, że jakieś podszywanie się? Jestem pewien, jestem przekonany, że po prostu administrator serwera nie miał czasu. Wiedział, że dał nam ostatnią szansę. Stwierdził, że pewnie coś znowu kombinowaliśmy i dał nam po prostu bana. Ja pisałem do niego. Siedziałem na TeamSpeaku. Miną 24 godziny o godzinie 18. Ja czekam do 18. Jeżeli zobaczycie ten film po godzinie 20, to znaczy, że dałem mu jeszcze jedną szansę. Wektorowi. Kolejne 2 godziny. No a jeśli film będzie opublikowany, to znaczy, że nie skontaktowałem się z nim i że mamy bana za nic. Niestety wkleiłbym wam pewne wycinki z rozmowy, ale nie mogę, bo po prostu pewna osoba na K kieruje w moim imieniu, w kierunku mojego kanału na YouTubie groźby. Dostaję pogróżki typu na przykład usuń kanał, skończ nagrywać filmy, usuń dane filmy i takie rzeczy. Więc jeżeli ten film albo stare filmy zostaną usunięte lub kanał, to chcę wam powiedzieć, że będę dalej nagrywał, powstanie nowy kanał o takiej samej nazwie. Ewentualnie kanał będzie nosił nazwę Gamer V2, więc jakby coś, to wiecie, gdzie mnie szukać. I słuchajcie ludzie, to w sumie na tyle. Mam nadzieję, że staniecie po naszej stronie. Słuchajcie, ja nie chcę, żeby ten serwer upadł, bo serwer naprawdę jest spoko, nie ma lagów, nie ma lagów, to przyznaję. Znaczy grałem pół dnia, tak w sumie, ale nie ma lagów. Ten pierwszy dzień, nie wiem jak jest teraz, podobno jest jakaś nowa maszyna, inaczej pluginy zrobione. Ja tego naprawdę nie wiem, ale nie ma lagów. Ja nie chcę, żebyście tam nie grali czy coś, ale mówię wam jak jest. Jeżeli pewna osoba ma wpływ na administratora, to tak samo wy możecie zostać zbanowani w każdej chwili. Ja tego nie chciałem. Powiedziałem jak było. Mam nagrania, mam dowody. Zresztą, jeżeli ktoś ma 300 godzin w Hurtwordzie, to naprawdę, i rządzi teamem, to naprawdę zastanówcie się, kto ma większe doświadczenie w tej grze. I kto wie, o co w tej grze chodzi, a nie, że słyszę: o, rajdujmy się dopiero po tygodniu. Ja pierniczę, ludzie, naprawdę? Słuchacie się kogoś takiego?
Nie wiem, napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Ja ogólnie mamy trochę dosyć z całym teamem, bo to jest trochę śmieszne. Osoby kupiły VIP-a i pieniądze poszły w las, w dupę, w gówno, że tak powiem. I nie chcę, żebyście traktowali ten film jako jakąś dramę, tylko to jest wytłumaczenie, dlaczego zostaliśmy zbanowani na serwerze My Hurt World. Po prostu administrator został wprowadzony w błąd. I tak jest moje zdanie, zdanie osób, które popierają nasz team. I za to też jestem wam wdzięczny, tak? Będę wam dziękował za to, że wspieraliście nas na czacie. Zresztą widać, ile już jest osób na serwerze. Możecie to sobie sami sprawdzić. Także słuchajcie, to na tyle. Jeżeli jesteście po naszej stronie i twierdzicie, że to ma sens to, co mówię, to zostawcie tą łapkę w górę. A jeżeli tu jesteście od TeamOS lub mnie nie lubicie, lub myślicie, że moje filmy są bezsensowne, badziewne, nie podobają wam się, to zostawcie łapkę w dół, no trudno, no co. Siema wszystkim, słuchajcie, naprawdę nie hejtujcie serwera, błagam was, nie musicie hejtować serwera, naprawdę. Dzięki, elo wszystkim, siema, strzała, elo. Ile zostało? Chyba wiem, gdzie oni mogą mieć bazę. Na skalę. No to idź, idź na TSA i się spytaj. To idź! Jest. Czy tylko spytasz, gdzie mają bazę. Albo po prostu wbijesz na kanał, będziesz podsłuchiwał. Już nie chodzi o tego szóstego, tylko gdzie mają bazę. Wbina Teamspeaka, weź tam chwilę z niej posiedź. Potem na koniec pytaj się, gdzie mają bazę, bo zaraz wbijasz. A ty masz kogoś z zasób znajomy? Cwaniak. Nie mam w ogóle do niego gadać. Nikogo tam na tesie nie ma. Tylko Kazur siedzi. To weź się Kazur rozpytaj. Ale on jest zmutowany, away te ma. I wyskoczyłem z auta. Kaś, wam czary mary? Chodźcie. Chyba, że zarobisz, a my tam cwaniek i nam otwierasz tego maina i koniec. Ale on nie ma autorki. Nie mam tam autorki, Boże. Ej, ja nagrywam. Aha. Cwaniak się nie odzywaj, XD. Nie no, tam Bek odzywa się. Ja jest. Typek, typek. Gdzie? Jednie, musi. Jednie. Nie ma bata. Normalnie. Mówiłem, no. Że jedzie. Ilu jest tu, kurwa? Mówcie, odpowiadajcie. Dobra, zamrujcie się od razu. Nie spierasz, nie spierasz. Zamrujcie.